Krzysztof Lijewski, gratulacje z awansu. Znowu Polska będzie grała w Igrzyskach Olimpijskich. Dziękujemy, bardzo się z tego cieszymy. Taki był plan przed turniejem, żeśmy go zrealizowali, ale żeby było to w 100% wszystko zrealizowane, trzeba jutro wygrać mecz i zająć pierwsze miejsce w grupie, a tym samym mieć lepsze rozstawienie przed losowaniem w grupach i jury. Dzisiaj statystycznie rzecz biorąc, chyba na minutę padała jedna bramka. No mecz z cyklu radosny handball, ale my byliśmy bardziej skoncentrowani, byliśmy lepiej przygotowani pod względem taktycznym niż przeciwnicy, dlatego byliśmy lepsi. A jakie prognozy? No wiadomo, chcecie wygrać jutro z Tunezją. Dzisiaj była okazja, żeby chociaż ich popatrzeć w tak ważnym meczu przeciw Macedonii? Nie było okazji, bo jak oni grali i rozgrywali swoje spotkanie, my koncentrowaliśmy się już w szatni, więc na analizę przyjdzie jeszcze czas. Ale właśnie teraz na gorąco, jakie najsilniejsze strony Tunezji, żeby je zneutralizować? Znając tą drużynę, na pewno wiemy, że to jest agresywna obrona 6-0. W ataku Jalous, lewe rozegranie, chyba go też nie trzeba przedstawiać kibicom piłki ręcznej. Obrotowy światowej klasy, Isham też, także no, to są na pewno postaci, na których trzeba będzie właśnie zwrócić uwagę, bo to są liderzy drużyny. Jutro trzeci dzień turnieju, czyli ostatni, szampany się już mrożą? Nie ma jeszcze żadnych szampanów, na razie jest koncentracja. Turniej się jeszcze nie skończył. Nie możemy już się bawić i rozpocząć jakieś fiesty, dopóki nie skończymy turnieju i skończymy go na pierwszym miejscu.